Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, otwieramy kurki. Zobaczymy, jak ciepło tutaj mają. O, cieplutko. No lećcie, lećcie, lećcie. Czekacie już na to, nie? Cieszycie się. Jajka pięknie noszą. Jak widać tutaj, o. Super. Bardzo ładnie. Noc. Widzę, że jedzonko też trzeba dosypać. Wodę mają. Super. Nie, Niruś? A co, Niruś? Ozdobne ci wypuszczę, nie? Pobawisz się z nimi. Nie no. Nilek raczej się nie bawi z kurami. No ale chętny tutaj jest. No. Boją się tego wilczura. Co? No. Co, Niluś? O, idzie sobie. O, Nilek jest kochany, ale zaczepia tego, patrzcie. Już tutaj chodzi. No. Także tak to, moi drodzy, wygląda. A Ewer spokojny. Patrzcie. Wczoraj na spacerku był to spokojny. No dobrze. Wnioski też mają full tego miejsca naprawdę. One tutaj mają co robić, tak bym powiedział. One przez całą zimę mają trawę, także ten wybieg no jest idealny, moim zdaniem jest mega, bo no po prostu co, no całą zimę mają jakby odpowiednią ilość tych, no może nie wiem czy odpowiednią, ale zawsze mają jednak tą trawę, mimo że gdzieś wyniszczą, to zawsze gdzieś ta trawa będzie. No. Także super. Co, czarklaki? No dobrze, mamy koszyczek. Zapalamy tylko latareczkę. Jedziemy zebrać jajeczka. Jestem ciekaw, ile ich jest. Wczoraj, czekajcie, ile wczoraj było? Czy wczoraj było właśnie nie tak mniej? Wydaje mi się, że wczoraj było właśnie te mniej. Tutaj nic nie ma w tym gnieździe. Także zaczynamy od tego. 3, 6. Ty kurka, co? Następna się znalazła, która będzie mnie pilnować w liczeniu. 9, 10. Bardzo czyściutkie. 12. 14. 15. No. Dobra. 18. 21. Tutaj brudne. 22. 25. 27. Tutaj pełno jest. 30. 33. 36. 38. 40. 42. I tutaj kurka ostatnia jesteś, tak? 42. Dobra. 45. I 47. Dobry wynik. Bardzo ładny. 47 jajek, super. No i moi drodzy, lecimy dalej. Po czasie już widzimy, że kurki zdecydowanie lubią te grzędy. O, patrzcie, kogut, tak jak mówiłem, na samej górze. Bo to jest takie ustalanie hierarchii, mniej więcej. Przy skóry. No i zobaczymy tylko, czy jajek nie ma. Nie. Także to, co zebraliśmy, to wszystko. No i co? Zamykamy je, co? Zamykamy. Jutro kurki od rana pobudka. I jutro znowuż wychodzicie sobie na wybieg.
Chciałbym kiedyś spędzić taki jeden dzień jak kura. O. Laki. Laki, no co, ty będziesz pił spoidła, no ty naprawdę też jesteś mądry. No patrzcie, pije spoidło. Chodź, Laki. Przejdzie przez tą szparkę? Raczej nie, nie? Nie, no raczej nie przejdzie. No, by się jakby się postarał, to by przeszedł, ale... Co ma się tam męczyć? Dobra, także zaraz po niego przyjdę. Ale najpierw, właśnie latarka. Najpierw chcę tutaj... A nie, tu mam zamknięte, wszystko to dobrze. Nie, no tu wszystko jest okej. Tylko tu też muszę ogarnąć to, bo kurczę, tu jest normalnie... Ten kurnik się zrobił trochę taki cyrk. Nie na kółkach, ale na krawężnikach. Nie no, dlaczego cyrk? Dlatego, moi drodzy, że tutaj mniej więcej, kurczę, tam się dzieje co chcę. I tak jak mówicie, muszę przenieść po prostu te... Chodź, Laki, chodź, kić, kić. No co ty, z kurami chcesz spać? Muszę po prostu przenieść te kurczaki tutaj do niosek, dlatego, że już są duże, już niech tutaj będą. Ale dlaczego nie przenosiłem je wcześniej, bo wiele osób pisze komentarze, czemu ja tego nie zrobię? Dlatego, że one uciekały po prostu od nich i wychodziły... O, do gniazda idzie. No, więc moi drodzy, dlatego ich nie przenosiłem. No, i tak to wygląda. Także widzimy się jutro. No więc witam was w kolejnym odcinku. Wypuszczamy te kurki. No powiedzcie mi, czy tu widać, że było 70 kur? No dobra, 60 tam 6. No nie widać. No jeszcze trochę w gniazdach jest tam niewiele. Kurczę, naprawdę tego nie widać, powiem wam. Dobra, stan wszystkich kurek raczej dobry. Bo zazwyczaj obserwuje się to w taki sposób, że no raczej taka kurka, która nie jest w najlepszym stanie, ona raczej zostanie w kurniku. Albo będzie jakoś tam na tyle, to można zaobserwować, czy tam, nie wiem, kuleje, czy jak wygląda i tak dalej. Także taka obserwacja jest mega ważna. Dobra, lecimy do zdobyć. No i zaczęło padać najgorzej, bo jest mokro. A ty, Nilek, co? Śpisz sobie tam, widzę. A wy, kurki, co? Do kurnika? O, właśnie! Może od razu chodźcie tutaj do kurnika. To nie jest głupi pomysł. Dobra, moi drodzy, ja je zagonię i już niech one tutaj idą do niosek, bo już mnie naprawdę denerwują u tych silek. Także trzeba je przenieść. No patrzcie, kogo ja tutaj mam. Kurczaczki. No już kurki prawie. Ta czarna taka duża. No chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Do kurek, do kurek. Już jesteście większe niż ostatnio, więc raczej nie powinny was gnębić. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i ci, dobrze. No, wchodzimy. No i jak to wygląda? Myślę, że nic wam nie będą robić. No, kurki mokre, bo na dworze pada. Widzę, że jedzenie zaraz będzie im przebadać. Ale najpierw sobie jajko zbierzemy, bo kończymy miesiąc, nie dzisiaj, ale jutro. Także dzisiaj przedostatni zbiór. Ale nie, z tego wyłazimy, tak. No, więc jest... A właśnie, jeszcze muszę dodać, że 20 jajek już zebrałem, bo potrzebowałem, także 20 trzeba dodać do tego wyniku. 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16,
16, 19, 20. Tutaj widzę, że kurka. Chcesz dać mi jajeczka? 22. Oj, chyba ładnie będzie tych jajek. 25. 26. Ładnie, czekajcie. 28. I tutaj. Pięknie, kurczę. I 31. Dodać 20, to wychodzi nam, moi drodzy, 51 jajek. Pięknie, kurde. No 51 to tu nie ma, ale mówię. Zebrałem 20. Czasami po prostu potrzebuję i muszę zebrać. No ale przyznajcie, że fajny wynik, 51 jajek. Bardzo się cieszę. No i co, ja tutaj ogarniam. A wam, moi drodzy, chciałbym trochę poruszyć temat kanału. Co byście chcieli zobaczyć jako nowość, coś innego, bo kanał potrzebuje ewidentnie czegoś nowego, świeżego i tak dalej. Także dajcie znać, co tutaj można by było poprawić, co byście chcieli. I naprawdę chciałbym, żeby kurczę coś się zmieniło, bo czuję, że czasami za dużo jest tego samego. Wiadomo, jajka, jajkami, zamykaniem, ale no kurczę, no coś tak, no dajcie znać w komentarzu i tyle po prostu. Dowiozłem jeszcze sobie 50 kg pszenicy i 25 kg paszy, bo tutaj mam resztkę. W sumie to też jest już resztka, już żadnego zapasu nie mam, więc będę musiał pojechać kupić. Tu pasza też mi się kończy, więc wszystko muszę uzupełnić. Nie wiem, napiszcie mi może w komentarzu, czy chcecie taki film, jak to wygląda bardziej księgowo, ta cała hodowla. Zobaczycie, ile tak naprawdę jest tych kosztów, ile jest zysków i tak dalej. Zobaczycie sobie, jakie jest, wyliczymy mniej więcej zapotrzebowanie kury na dzień, może coś takiego, jakieś obliczenia, także zobaczymy. Także dajcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzu i może coś się nagra. No, rozładowuję, lecimy dalej. No, znowu już troszeczkę napadało, nie za wiele, a ja muszę zamknąć kurki. Obowiązek to obowiązek. Dobrze, zamykamy. Ej, ale kogucik, bo ty kogucik pewnie jesteś, wyłaź z gniazda, wyłaź. No nie, nie chcę, żebyś w ogóle tu był w gniazdach, zapomnij. Mało macie miejsca? O kurki, tu 4. Piąta gdzie jest? Ta czarna chyba, czy nie? Nie, czarna jest tam. A, tutaj jest, dobra. No kurde, wiecie, że ja nie lubię. Znaczy, może nie wiecie w sumie. No. Tak trochę je pozgarniam i może się oduczą. Dobra, zamykamy. Tu zgaszamy. Tu Trixie weź ogon, żebym ci nie przyczasnął. I jeszcze. O właśnie, tu wystawienie, żeby się namoczyło. Ale moi drodzy, mam złą wiadomość. Złą i zarazem dobrą wiadomość. Ale o tym zaraz. O, jutro z rana myślę, że będę sprzątał im kurniczek, bo już jest taki brudny, że tu się przyda i to ładnie wjechać. Także zacznijmy od złej. Nie żyje. Kurka bez dzióbka. Niestety. A za to polepszył się bardzo stan tej drugiej kurki. Ta druga kurka, z tego co pamiętam, też miała ropę albo mocno napuchnięte oko. A w tej chwili patrzę, a jedno oko prawie identyczne jak drugie. Także jest mega dobrze, jeżeli chodzi o tamtą. Jeżeli chodzi o resztę stada, to totalnie nic się nie pogorszyło. No, jedna strata, no ale to było raczej wiadome. No dobrze, moi drodzy, więc tak to wygląda. A ja wam dziękuję za dzisiejszego vloga.